Kto nauczył się jeździć samochodem, temu trudno zmienić środek transportu. I to nawet 22 września podczas Międzynarodowego Dnia Bez Samochodu. Tegoroczne świętowanie w deszczu nie bardzo zachęciło Policzan. Najbardziej skorzystali pasażerowie komunikacji miejskiej, bo tego dnia zaoszczędzili na biletach. Ja dowiedziałam się, kasa biletowa. Kasa biletowa, ta pani, która tam pracuje, to ona mi przekazała, że dzisiaj wszyscy za darmo. To jest dobry pomysł, tylko że może jakby był bardziej rozpowszechniony, bo mało osób o tym wie. Po prostu pasażer od pasażera się dowiaduje. No właśnie, mało kto wie o akcji, a w Polsce obchodzona jest już od 12 lat. 4 lata wcześniej idea ta zrodziła się we Francji. Przyświecały jej działania proekologiczne. 22 września centra większych miast są zamykane, by skłonić kierowców do zmiany środka transportu. Do świętowania trudno przekonać Polaków. No byłam dzisiaj zaskoczona, że nie kasuje się biletów, ale czy kierowcy akurat o tym wiedzieli? Ktoś, kto musi dojeżdżać do pracy, to i tak będzie dojeżdżał, no bo to jest realne. A po zakupy, no to chyba nie poniedziałek, tak mi się wydaje, że to nie jest ten dzień. No bo piątek, sobota, weekendowe, gdzie kierowcy mogą skorzystać z komunikacji miejskiej i rodziny całe, no to tak w mieście, ale sądzę, że dziś akurat to taki dzień, gdzie wszyscy raczej są w domu, wyjątki jeżdżą. Nie przestaną. Nie przestaną, bo mają samochody, nie przestaną. Taka prawda. No, każdy przyzwyczajony wsiada pod domem i już pod pracą jest. Dzień bez samochodu ma promować przyjazne środowisku formy komunikacji. Idea szczytna, choć promocja bardzo skromna. Przynajmniej w Polsce, a fakty są faktami. Spaliny samochodowe są poważnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi. Zrównoważonemu transportowi sprzyja rozbudowa ścieżek rowerowych. A gdyby do tego śladem śląskich żor znieść opłaty za komunikację miejską, to dzień bez samochodu mógłby zakorzenić się w świadomości Polaków na dłużej niż jeden dzień w roku.